Przejechałem się rowerem. Mam blisko. Witam, Krzysztof Baran, lubię to. Wydaje mi się, że najbardziej w sobie lubię tą upartość, która często daje mi to, czego chcę. Jest kilka takich potraw, ale moją taką ulubioną jest spaghetti, a wiąże się to z tym, że w życiu piłkarskim nie tylko są te dobre chwile, ale są też ciężkie i te spaghetti wiele razy w poprzednim klubie ratowało mi i kolegom życie. W czasie wolnym, jeżeli tylko mogę, jadę do domu, do rodziny, do rodziców. Ale jeżeli jest jakiś mały czas wolny między treningami, to lubię gdzieś wypaść poza miasto, troszkę na świeżym powietrzu. Chyba wszyscy to lubią. Wszystko oglądam. Standardowy Janek Kowalski, sobotni, przeglądam wszystkie kanały i mówię, że nic nie ma. A tak najczęściej, no wiadomo, no sport, w którym jestem i siedzę i muszę przeglądać, i piłka nożna. Śledzę to, kiedy tylko mogę. A tak to też lubię National Geographic i różne te programy o różnej tematyce po prostu. Co znajdę, to oglądam. Z biegiem czasu wszystko się zmienia. Jak byłem mały, kibicowałem Widzewowi. Później tak jakoś to trochę przeminęło, chociaż gdzieś ten Widzew zawsze śledzę, bo tam jestem z tych okolic, więc... Ale moim klubem jest Lechia Tomaszów, którym chciałbym, żeby awansowali jeszcze wyżej, bo grają w trzeciej lidze. Tak dla świadomości pewnie mało kto wie. A taki najlepszy klub, który zawsze lubiłem, to jest Arsenal Londyn. Teraz troszkę to już minęło, wiadomo. Już nie mam tej zajawki takiej. A piłkarz ulubiony chyba też nie mam, ale wszyscy wiadomo się patrzymy na tych Messich i Ronaldo, i ja jestem bardziej troszkę do Messiego taki przekonany. No, troszkę się rozgadałem. Ale mi Janek wrobił. Co to Janek, tak? Do następnego lubię to. Nominuję oczywiście mojego bardzo fajnego przyjaciela, Krzyśka Barana. Tak, wiedziałem. Wszystkiej słucham. W szatni leci wszystko, w domu leci wszystko. Wiadomo, disco polo nie lubię, ale wszystkie piosenki znam. To typowe. Szukam wszystkiego i tak naprawdę nic ciekawego nie znajduję. Jak wszyscy, przeglądam te strony. Ale chyba nie mam takiej strony, której bym wchodził codziennie. A nie, jest Facebook. No a to takie uzależnienie już jak kawa. Czy dobre, nie wiadomo. Wiadomo, najczęściej to się trzyma z tymi, co się jeździ na treningi. Myślę, że tak jest tutaj. Chociaż jakieś... Nie, no nie mogę powiedzieć, że nie ma więzi. No jesteśmy tutaj ze sobą, ale nie mam takiej, żebym miał takiego jednego, z którym można mnie spotkać na mieście i zawsze z nim jestem. Po prostu Jowka, Krystian Peda to są chłopaki, z którymi jeżdżę na treningi i najczęściej z nimi przebywam. A tak to z chłopakami różnie tam się spotykamy, więc też nie powiem, że jakiegoś mam swojego ulubionego kolegę. Mi się wydaje, że z wszystkiego potrafię się śmiać, tylko nie z siebie. Nie, z siebie też potrafię się śmiać. W sumie mi się zdaje, że jestem śmieszkiem, więc często też jaja jakieś sobie robię z chłopaków, więc śmiech to jest chyba też taka moja mała ikona, chociaż jakaś nie, jakaś wielka. No co, wiadomo, że za każdą dobrą interwencję brawo Bary od trenera bramkarzy, to jest coś, co motywuje i daje tego kopa. Ulubiony szkolny przedmiot, matematyka, nie powiem, że to był ulubiony przedmiot. To był WF. Zawsze byłem przygotowany na WF i chyba nigdy w życiu nie powiedziałem, że zapomniałem stroju.
gdybym nie został piłkarzem, byłbym pewnie strażakiem. Brat zawsze był strażakiem, od kiedy pamiętam i tak wiadomo, starszy, to troszkę na nim się chciałem wzorować i on jest strażakiem i tak myślę, żebym poszedł w jego ślady. Chyba mi się skończyły pytania. Są jakieś na drugiej stronie? Nie ma. No dziękuję. Ja bym nominował Akosza. O, on będzie miał problem z językiem, więc będzie. Może być, czy będzie za trudno? Musimy tłumaczyć. Akosza, no mi, on fajny chłopak jest, no.